A gdyby ktoś się zastanawiał, na czym polega dzisiejszy odcinek, to mamy skomponować danie, posiłek składający się z wszystkich naszych liter w imieniu. Także na przykład my z Patrykiem mamy bardzo fajnie. Zapraszamy do łapkowania, bo jeszcze mamy parę fajnych pomysłów związanych właśnie z takim jedzonkiem. Zapraszamy do subskrybera. O, napiszcie, co wy byście zrobili ze swoich liter w imieniu. O, zawaliście. Jestem ciekawy. Możemy używać dodatkowo przypraw, soli, pieprzu. Tak. Nie możemy kupować na przykład tak jak Hania chciała Happy Meala. Tak, bo to trochę oszukanko. Ale możemy na przykład kupować gotowe naleśniki na przykład. A jak robimy z napojem? I? Z literki, tak. Tu S na pewno. Sexy flexy. Stek z, co ja chciałem, ziemniaczki. Takie pieczone ziemniaczki. R, rozmaryn. Na olej, przykład. Olej, żeby useka. Boczek. No nie wiem, czy boczek. Ale może żeby było trochę zdrowiej, brokuła. Tak, brokuł też widziałem. Brukselka. Brokuł, chyba brokuł, co? Zostało mi A. Nie wiem, co dać na A. Wika je rapera. Antrykot. Antrykot. O. Czyli mogę to samo, co ty jest steka. Tak, ja też. O, antrykot, no. Aloes! Ten taki do picia aloes z kawałkami. Dobra, na H jest hummus. Są też herbatniki. Herbata. Dobra, przejdźmy do A. Ananas, dobrany. Nutella, co na pewno kupię. Naleśniki. A powiedz mi, jak mam U, to utko z kurczaka wchodzi w grę. A ja jestem za. Ja też jestem za. Czy chleb tostowy jest tostem? Tost ja bym zaliczył, no. Actimel, o, actimelka można się Apple juice. Nie, aloes. Apple juice. Ja mam bardzo łatwe. Tortilla na ty. Jak nie wiecie, mam na imię Patryk. Ryż. No i jest przerąbane. Jeżeli nie trafię Yorkshire pudding, to kupię yerbę. Do tego K, żeby tortilla z ryżem miała sens, to rzucę kurczaka. Na P to rzucę sobie pomidorka, żeby było jakieś warzywo. A na A mam Andruta. Co mi tu podglądasz? Proszę nie patrzeć się tu. Zmieniliśmy trochę zasady. Po prostu musimy zrobić takie danie, które zawiera w sobie składniki na każdą literę. Wyjątkiem są napoje, dokładnie. No, czyli na przykład jak ja mam tutaj listę, miałam robić taco plus dodatkowo arbuzowe lody, nie mogę. Biorę tak fetę na 100%. Dwa razy pojawia się w moim imieniu A, więc biorę ananasa i awokado. Oprócz tego biorę udko z kurczaka, sałatę, tosta, będę piła yerbę i oprócz tego wezmę natkę pietruszki do tego pięknego zestawu. No to ja mam wstępny plan na herbatę i naleśnika z ananasem, arbuzem i nutellą. Z wiki jedzenia wychodzi stricte meksykańskie jedzenie. Masz tak, taco, kukurydzę i ma ogóra, ryż i co ty masz tam jeszcze i iced tea. Batat, awokado, zrobię sobie właśnie guacamole. Tofu, zrobię też takie w piekarniku, takie chrupiące, żeby było do właśnie do tych batatów. Oliwa, żeby te batatki fajnie się zrobiły. Ser, no i na sam koniec zielona herbata. To jest trochę kontrowersyjne, ale... Ja bym dał, bo to jest takie zielona herbata, po prostu, nie? No łapki piękne i bziuzek. Ojej! Ojej! Ten pies sprawia, że ludzie tracą IQ, serio. I sobie tak... Ale ja też tak robię, W ogóle wiecie, że puszki ekipy mają taką właściwość, że jak się je odpowiednio zegnie, to brzmią jak Formuła 1. Patrzcie. Fajnie, co? Agietka, patrz. Stary, Agietka, biorę. Nigdy nie widziałem czegoś takiego jak Agietka. Wszyscy mówili, że nie znajdę nigdzie testa, tylko chleb pszenny. Tost pszenny, mogę kupić? Możesz. Ja biorę awokado, patrzcie, jakie piękne. O, a ja tutaj mam, popatrzcie, mięso z indyka. Mam udko z kurczaka bez skóry i powiem wam, że pierwszy raz mnie obrzydził tak bardzo widok mięsa jak ten, bo zazwyczaj udka się widzi w skórze i pieczy się je w skórze. Ja wzięłam wersję bez skóry i to mięso dla mnie wygląda mega niefajnie. Ryż biały. Rozmaryn, dosteczka, będzie świeży. Ale nie czuję zapachu. Ale hater mam. Uuu, jakie mięciutkie, jest mięciutkie. Braku. Pękło coś. O, same naleśniki solo. Idealnie, bo będę mogła je sama przyzdobić sobie. Tylko bym chciał taki sypki, nie? Chyba najlepszy będzie. Sypki będzie najlepszy chyba, co? Najlepszy coś... będzie taki... No, to się nazywa sypki. Tofu. Marynowane. Zawsze jak brałem taką mozzarellę w takim tym, zawsze nie wiedziałem, do czego służy ta kulka w środku. Ta woda całkiem dobra, ale po co ta kulka biała w środku? Nie wiem, no to nie. Gołda. O,
Biorę. Takie ziemniaczki, tylko one są z czosnkiem. O. Dobra, no to będą czosnkowe. Ale krem. Stek wołowy. Jest. Ja już, dziękuję bardzo. Długo się nie muszę zastanawiać. Tikka masala, to nie jest oszustwo, patrz. Stary, i to jest legit. Wiesz, jak się ucieszyło, normalnie tutaj tańczyłam, szkoda, ja że was nie było. Pytanie. No. Tak, tikka masala? Czy to się zalicza tak, na te? Tak. Ananas, moi drodzy. To co mam drugie? Anduty to jest to. Ty. Tylko to masz smak waniliowy, to sobie weź może normalne albo... Tradycyjny light. Cząstkowe sobie weź, najbardziej ci będą pasować. No i dobra, ale weźmy dwa w razie W, jakby te były niedobre. Ale fajne, jako zarąbiste. Ale to ja nie będę, ja po odcinku wezmę sobie łyczkę. Jaki dzień! Jak wydałaś trzy różne tony w jednym krzyku. O! Ja też. Mamy to, co potrzebuje, czyli iced tea. Ciężkie, ale... Yerba! Nie wiem, nie odpowiedziała, nie wiem gdzie jest. O, mandarynkowa się zgadza. No to co, skończyliśmy zakupem i widzimy się w domu na gotowanku. Nara. Co robisz? Bierzemy papier toaletowy. Bo jak na firmę, to trzeba troszkę więcej kupić. To nie jest dobre. Okej, wróciliśmy z zakupów i ja mam tutaj pełną siatę zakupów dla gęgarka. Łapka. Obrót. Tak, i już możesz dostać. Siad, połóż, połóż się. Tak, tulaj się. Dobra, za miejsca nie było. Masz. Hello guys! Jest 13.32, proszę zobaczyć. Czyli to oznacza, że jest idealna pora na obiadek. I właśnie dzisiaj sobie zrobię obiadek. Po kolei. P. Patryk. P. Pomidor. A. Awokado. T. Tikka masala. R. Ryż. Yerba mate. I na K. Kurczak. Mamy wszystko, do tego mamy oczywiście dozwolone rzeczy typu przyprawy. Trzeba czasami dobrze popieprzyć, dlatego mamy pieprz i sól. No i nie mamy No staram się w przerwach jak nie Ja nie miałem awokado! Ja miałem andruty! Wiedziałem, że mi coś nie pasuje. Ale awokado też ci pasuje. Nie chcę awokado! Andruty, zmiana. Ale to jest mądre. W ogóle pewnie będziecie się ze mnie śmiali dzisiaj, bo ja nie umiem gotować. Tak totalnie. Patelnia. Jestem mega ciekawy, co Hania ugotowała, bo ona ma tak imię do tego challenge'u, że to masakra. A jak się sos robi, wiesz? To ja w ogóle zrobiłem, czemu ja dałem to na patelnię? Cały stół uwalił. Trochę czosnku. Nie za dużo, bo... Znaczy ja lubię dużo. Nie! Oż! Nawet cała torebka mi wpadła. No każdy lubi czosnek prawie. Polejmy. Odpalmy. Tak jak mówiłem, mało przypraw, ponieważ dużo przypraw jest w samym sosie. Pomidorek pokroimy. Nie chcę za dużo, bo jest już w tikkie masala. Nie wiem jak to się odmienia. W tikce masala. Przeczytam tą instrukcję. Dobra, nie czytam, dodaję teraz. Widziałem taki lifehack i go użyję teraz. O, widzisz? Prawie puste teraz, patrz. Napsak! 15 minut podobno mam to gotować. Nie wiem ile jest w tym prawdy. Pewnie dużo, aczkolwiek nie wiem czy będę 15 minut tutaj stał, bo jest to mega nudne. Ej, a takie pytanko, będzie można dziabka? A masz ty, a ty ryk na imię? My i emy, a my. No i widzisz. A słodzi się yerbę? Ej, ale najgorsze jest to, że ja nie wiem kiedy jest ryż gotowy. Dobra, jest miękki, jest kit, ała, poparzyłem łapy tylko. Teraz każdy mnie zwali znienawidzi w internecie za to, że posłodziłem yerbę. Trudno. Ej, ryżu nie posoliłem, fuck. Dobre? Nie, odwrotnie w ogóle. No i dobra, jest zazdrosna, fajne imię tam nie, masz od tego challenge'u. Najważniejszy składnik, ponieważ nie miałem nic na A. Andruty. Co tutaj się dzieje? Boże, ile ty tego nałożyłeś? No właśnie, za dużo. Jezu, zalem zmywanie jest nudne. Próbujemy sobie tej matki.
Yerby. Jaka yerba mate? Poproszę o ciszę. Ej, nie jest zła. Smakuje, a dodaj, po co, wow. A mogę działa, bo nie próbowałem, a bardzo jestem ciekaw. Nie zjem sobie dzisiaj. Dobre? Jest dobre. Zapraszam już do kuchni, ponieważ Wika będzie gotowała. Mi się wydaje, że moja oceniam tak 8 na 10. Ja gotuję tacosy. Tylko, że to mam takie tacosy, no powiem wam szczerze, niezbyt kolorowe, bo jedyne co będziemy mieli w środku to mięso, ogórek, awokado i kukurydza. No i zaczynam od mięsa. Ojej! A ty idziesz na karę? On idzie na karę! Oczywiście nie powiedziałam po kolei, co jest na jaką literę. W, woda, mineral, I, indyk, proszę bardzo, się gotuje. K jak kukurydza, T jak taco, O jak ogórek, L jak ryż, I jak iced tea. I do tego mamy A jak awokado. I to wszystko sobie złączę w nice posiłek. Fuj, przestań. Jeszcze. Dobrze. Dobra, no to moimi składnikami są tak. Burak. Burak w domu. Bataty. B. Bataty. A. Awokado. E. Rukola. T. Tofu. K. Oliwa. C. Sir. I. Z. Zielona herbatka. Patrzcie. Rękawiczki. Dobre! Rękawiczki, no! W ogóle widzieliście takich psychopatów, co kroją awokado w ten sposób? No i ja już kończę, jak widzicie, wymieszam sobie tutaj ten ryż z tym mięsem. Tak wygląda moje jedzenie. Mamy tutaj tacosy, mamy iced tea, jeszcze woda. Myślę, że wygląda całkiem zacnie. Cheers, baby. 3, 4. Awokado robi dość spoko robotę. I ogóle. Ale sos. Sos koniecznie. Gdyby nie to, że nie ma sosu, to serio byłoby zarąbiste. A tak to oceniam takie 6 na 10 myślę. Guacamole Michaniola pomogła zrobić, także dziękuję skarbie. Ser. Ta osoba, która wymyśliła ser, jest geniuszem, co? Dobra, piekarnik się rozgrzał, także wrzucimy od razu do piekarnika te rzeczy. Zrobię naleśniki z Nutellą, z ananasem. Czekajcie. A nie, nie kupiłam herbatniku. Ale dobra, mam herbatę i mamy arbuza, więc zamienię aloesowe picie na arbuza i zrobimy po prostu naleśnika właśnie z ananasem i z arbuzem. Zapijamy herbatą i z Nutellą. Oczywiście tutaj Hania pięknie sobie robi naleśniczki. Tak, ja dosłownie podgrzeję 3 naleśniki, już mam gotowe. Tak, a ja po prostu w tym czasie wezmę sobie mięso, doprawię. Ale ta kuchenka czasami wydaje dźwięk. Znalazłam drugą deskę. Jak z kosmosu wydaje dźwięk. Okazuje się, że mój posiłek był bardzo szybki, bo dosłownie podgrzałam sobie 3 naleśniki, bo myślę, że więcej nie zjem. Teraz każdego posmaruję Nutellą. Zastanawiam się, czy wyglądamy jak takie totalne pierdoły w kuchni, które nie potrafią nawet posmarować naleśnika? Czy montażyści przedstawią nas jako tacy, takich szefów kuchni? No a jak? Wiecie, jak macie nas przedstawić? Jak szefów kuchni. Jakiś raz mi niedobrze, jak patrzę na mięso. Kurde, naleśnik. O kurde. Zapomniałam. No, no to Kania, odwróć go do góry na dół. Tak. Przepraszam, jeszcze raz. Czas dorzucić troszkę serka, minęło 15 minut. O, ile tutaj wody jest, albo oleju po prostu. Czym więcej sera, tym lepiej. Kolejne 10 minutek i gotowe. Proszę Państwa, chyba jesteście świadkami mojego przechodzenia na wegetarianizm, ponieważ nie jestem w stanie pokryć tego mięsa, nie tak niesamowicie obrzydza. O ile jeszcze pierś z kurczaka jestem zniszczył, mięso mielone, bo nie widzę wszystkiego. Tak teraz patrzę na to, próbuję powybierać jakieś mięso. Może trafiłam na zły sort, nie wiem. A może weź to usmaż wszystko i potem sobie pokroisz kostkę. Nie. Okej, to ja w międzyczasie.
międzyczasie nałożę ananasa jeszcze na swojego naleśnika. Herbatka tutaj mi się już też robi, więc mój posiłek jest załatwiony. Pięknie to wygląda. Gwarantuję wam, że po tym odcinku ograniczam spożywanie mięsa. Mamy dzisiaj 30 listopada. Dniem dzisiejszym przechodzę na wegetarianizm. I tak nie mogę jeść wieprzowiny i wołowiny. Rezygnuję dzisiaj z drobiu i... Look at this, guys. Look at this. Wiem, że mnie pewnie schejtują ludzie, ale naprawdę mnie to tak obrzydza. Może nie da się to inaczej obierać, ale... I can't. Naprawdę I can't. No jakby to nie może być niedobre. Wierzę w to. Ten arbuz nawet bardziej mi pasuje niż ananas. Śnieg pada. Tak, prawdziwy. Prawdziwy. Zatruty. Proszę państwa, czas najwyższy wyciągnąć przepiękną sztukę. Yeah. Ale mokre to jest. Dużo oliwy dałem, pato. Wow. Teraz wam szybko pokażę takie najważniejsze rzeczy, które oczywiście będę dzisiaj jadła. Zaczynamy od fety. Potem mam A, awokado. U, jako udko z kurczaka. S, jako sałatę. T, co ja mam na T? Tost! Zapomniałam jeszcze, tosta będę musiała zrobić. Na Y mam yerbę do picia. Na N mam... Co ja mam na N? Przepraszam, nie pamiętam co ja mam na A, nawet wyrzuciłam tą kartkę. Drugie A to na pewno ananas. Wspomniało mi się co mam na N i mam na N natkę pietruszki, moi drodzy. Mamy danie gotowe, batatki, serek, tofu, guacamole, rukola i herbatka zielona. Wow. Chodź próbować pierwszy raz tofu, zesrasz się ze smaku. Moje pierwsze tofu w życiu. Zobaczymy, czy będzie smakowało jak kurczak. A jestem za. Nie będzie smakowało jak kurczak. O, co? 10 na 10. Niebanalne, twórcze, kreatywne. Kompletny kosmos. Po prostu cudowne. Wkładam kurczaczkę do mojej sałatki. Dodaję jeszcze szybko pietruchy. Pietrachy. Gdybyście się zastanawiali po raz kolejny, dlaczego chcę przejść na wegetarianizm, patrzcie na to i dla mnie to nie wygląda tak. A ja bym to pierdzielił na surowo. Takiej samej wielkości, nie? Tak, to są te same. Ha. Tylko weź sobie te przestrzeń, nie? Moje imię to Bartosz, nie Bartomie, tylko Bartosz, dlatego B, brokuł, A, picie aloesowe, czyli aloes, R, rozmaryn, który znajduje się tu, świeżutki rozmaryn, T, to jest, miał być tymianek, ale nie znalazłem tymianku, więc troszkę delikatnie nagięliśmy zasady, jest tajska bazylia, no to niechaj będzie, O, bo Bartosz to O, oliwa, S, to oczywiście kawałek mięcha, stek i Z, czyli ziemniaczki. Zaczniemy od czego? Od wstawienia tych ziomeczków do piekarnika. Patrzcie, w ogóle to jest najlepszy sposób na odmierzanie, jak się ma takie rzeczy. Ile chcę, ile dać ziemniaków, żeby zjeść? Ile że musisz wszystkie wrzucić, bo leżało i nie ma no i już, no i tak dokładnie chciałem zrobić. No, to ja tyle gdzieś mniej więcej zjem. W takim razie. Słuchajcie, ja już mam gotową moją sałateczkę, prezentuję się tak, wygląda bardzo wiosennie i letnio. Także idę jeść i zobaczymy. Smacznego, Fausti. Dzięki. Dobra, mega dziwne połączenie, jeżeli mam być szczera, w sensie feta z samym ananasem. I pieprzymy. Pieprzę ten stek. Ile na 10? Ile się brokuł gotuje? Mocno 2 na 10. Mocne. Mega dziwne. Dobra, poczekajcie, patrzcie teraz na to. Nie przestraszcie się tylko. To w sumie nie było takie mocne, jak myślałem. Ale wybornie. Mam wrażenie, że go trochę za długo przytrzymałem na tym ogniu, więc może nie będzie takie medium rare, jak miałem w ranach. No ale co, teraz czekamy tylko na... Nie posoliłem wody. Mamy cukier? Mamy? Halo? No to cóż, jest to już assembly time w takim razie. Już mi tu dochodzi... nie, to nie jest brukselka. Brukselka nie istnieje. Broku. Cyk. Proszę bardzo, patrzcie ile soku po wydzieliło. Otwieramy. Uwaga. Aj, złypamy.
Dobra, nic się nie stało, nic się nie stało. Mój brokuł jest taki troszkę, moi mili państwo, al dente, ja lubię taki. No będę wykładał po jednym, nie chce mi się gładzić. No, może odcedzę jednak, może to będzie dobry pomysł. O, kwiatuszek brokuła, to dla miłych pani. Panie, to dla was, kwiat. Uj, oj. No, niech będzie. Tajska bazylia, proszę państwa. Taki nieład artystyczny, można tak wziąć i tak, wiecie, tak od niechcenia gdzieś to rzucić. No medium rare to już widzę, że to nie będzie. To jest takie bardziej well done. Takie, no ale widać tu trochę różowości. Teraz pewnie mnie znawcy steków wyśmieją, ale uwaga. No jest, smaku jest wyborny. Brak mi słów, naprawdę. Pięknie. Skosztujmy proszę. O, tutaj trzeba przeciąć. Ono będzie, oj. Kolejne ujęcie. Tu jest prawda, przepyszne mięso. Przetnę sobie tylko. Tutaj prawda, o. Jest naprawdę dobre, dziewczyny się śmieją. Świetne mi wyszło. Trzeba dobrze przeżyć i naprawdę fajnie przechodzi. No, nikt raczej nie chce kosztować mojego jedzonka. Koniec odcinka! I jak wam się podobał dzisiejszy challenge? No, jak? Ja się zaskoczyłam, bo okazało się, że jednak moje danie było całkiem smaczne i znośne. Ja na początku miałem trudności z wymyśleniem składników do w ogóle do tej potrawy, ale jestem mega zadowolony teraz, bo mam nowy przepis, którego myślę, że będę robił raz na jakiś czas. Wyszło tak dobrze. Prawie całe naczynie w ogóle poszło, to żaroodporne, tam został jakiś mały kąsek. Tak, no. Świetny. Ja ogólnie to nie zrobiłem nic takiego kreatywnego, bo jem to na co dzień, często to jemy z Wiką, ale akurat mi się tak trafiło, więc no i co mam powiedzieć? No takie fajne. Było dobre! Było dobre! Każdy zrobił swoją literkę, każdy ładnie. Podjedliśmy, ja na szczęście byłem ostatni, więc Wiki mojego nie dokończyłem. Wcale nie dlatego, że było niedobre, tylko dlatego, że się najadłem już wcześniej. Wydaje mi się, że spośród tych wszystkich posiłków, które były dzisiaj robione, mój był najgorszy. Mój mi totalnie nie smakował. Połączenie fety z ananasem i kurczakiem. Przygody z kurczakiem. Yeah. Tak, mega. Mega nie polecam na przyszłość, jakby ktoś chciał spróbować, to nie. Nie róbcie tego, bo od razu mnie brzuch zaczął boleć i musiałam iść do łazienki, także nie polecam. Dziękujemy wielkie za uwagę. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, ponieważ odcinki pojawiają się codziennie o 17:00. No i nie zapomnijcie o zostawieniu lajka i wpadnięcia na nasze Instagramy. Tak jest. I do zobaczenia jutro. O Boże, mokry pies! No właśnie, dlatego go wziąłem na ręce.